Bezdomny Józef Budko protestuje przed urzędem gminy w Sejnach. Przed drzwiami urzędu rozbił namiot, w którym nocował. Ma ze sobą ubrania i żywność. Zapowiedział, że będzie pikietował, dopóki nie odzyska mieszkania w dworku Czesława Miłosza w Krasnogródzie, który kilka lat temu stracił. Za swoją bezdomność obwinia Fundację Pogranicze i wójta gminy Sejny. Wyjaśnił, że kilka lat temu pracował jako pilarz w miejscowym nadleśnictwie. Dzięki temu zajmował należący do nadleśnictwa lokal w podsejneńskim Krasnogródzie. Później trafił do więzienia. W międzyczasie nadleśnictwo wydzierżawiło swój teren Fundacji Pogranicza, która utworzyła tam instytucje kultury, Międzynarodowe Centrum Dialogu. Kiedy wróciłem, nie miałem już domu. Żali się Budko. 30 lat tam mieszkałem, a w tej chwili jestem 12 lat bezdomny, dzięki pani Czyszewskiej z Fundacji Pogranicza. Trafiłem do więzienia po powrocie w grudniu. Nie zastałem swego domu, ni swoich mebli, ni dokumentów. Łyżki widelca, zostało wszystko zniszczone. Przy 20 stopniach mrozu, mając 10 zł w kieszeni, wracam do domu, domu nie ma, piwnicy nie ma nic. Zostaje tylko jedna wielka dziura. Mam pretensje do pana wójta, bo wymeldował mnie bezprawnie z Krasnogródy, gdzie mieszkałem 30 lat. Legalnie, nie żadnych tam przekrętów, legalnie pracowałem na leśnictwie, dlatego miałem prawo. Mam umowę, mogę pokazać, przedstawić. Podbito przez pieczątki, wszystko. Na ich oczach umrze. Niech zobaczą, co zrobili mi. Szczególnie pani Małgorzata Czyżewska, która pozbyła się moich rzeczy i powiedziała, że w archiwach są dokumenty. 30 lat mieszkałem, nie? Dam 100 świadków, którzy powiedzą, co było w moim mieszkaniu. Nie byłem pijakiem, alkoholikiem, jak oni stwierdzili tutaj, fachowcy. Małgorzata Sporek-Czyżewska z Fundacji Pogranicza przyznaje, że zna sprawę. Jak powiedziała Radiu 5, kiedy razem z mężem zakładała ośrodek, budynki były zrujnowane. Ich lokatorom zaproponowano nowe miejsca, z których byli zadowoleni. Józefowi Budce też zaproponowano dach nad głową. Jednak mężczyźnie albo nie odpowiadały kolejne miejsca, albo je tracił. Małgorzata Sporek-Czyżewska zapewnia, że ośrodek deklarował pomoc finansową w wynajęciu lokali. Problem w tym, że mężczyzna chce wrócić do dworku, a powstały ośrodek nie posiada miejsc mieszkalnych. Były czynione starania ze strony Urzędu Gminy, ze strony burmistrza miasta, który przekazał mieszkanie panu Józefowi, którego nie przyjął. Były starania z naszej strony, wynajmowanie mu i pomoc w znalezieniu miejsca do mieszkania. Tych miejsc na przestrzeni czasu było bardzo wiele, które opłacaliśmy. Ciągle to kończyło się niezadowoleniem, że to nie jest to miejsce. Sytuacja jest rzeczywiście trudna, ponieważ powrót do tego czasu sprzed powstania tutaj ośrodka kultury jest niemożliwy. Trzeba znaleźć rozwiązanie i chcę powiedzieć, że takie próby podejmujemy wielokrotnie. Nawet sytuacja z ostatniego czasu, nasza deklaracja jest taka, że będziemy wspomagać wynajęcie takiego lokalu, który mu odpowiada. Bo czasem mówi, że mają to być Sejny, czasem inne miejsce. I trudność w rozwiązaniu tej sprawy polega na tym, że nie ma z drugiej strony takiej chęci rozwiązania tej sprawy. Teraz bezdomny ma szansę na gminny lokal socjalny. Co prawda dziś w urzędzie nie zastaliśmy wójta gminy, ale jego urzędnicy twierdzą, że Józef Budko złożył odpowiednie podanie i procedura administracyjna w tej sprawie trwa. Ten twierdzi jednak, że już nie chce lokalu od gminy. Jego celem jest powrót do dworku.